Hanka, a co ty taka szczęśliwa? Hej, przyjaciółko, co ty tak od rana sobie tutaj podśpiewujesz? O rany, Bartek, przestraszyłeś mnie. O, tak nagle się tutaj pojawiłeś. Myślałam, że jestem sama. Nie chciałam, żeby ktoś słuchał, jak śpiewam. Haniu, Hanka, ale ty naprawdę bardzo, bardzo ładnie śpiewasz. Naprawdę? To dziękuję, Bartuś. Wiesz co, no jestem szczęśliwa, dlatego sobie na śpiewam. Dostałam mnóstwo nowych zabawek i postanowiłam się dzisiaj cały dzień bawić. Kolorowe, tęczowe Play-Doh Da Vinci. Dzięki temu możemy tworzyć niezapomnianą sztukę, przepiękne dzieła. Bartek, jesteś gotowy, aby to zobaczyć? Hanka, ty jak zwykle potrafisz mnie zaskoczyć. Teraz śpiewaniem, nowymi zabawkami. Ja sobie stanę tutaj z boczku, Hanka, a ty pokaż mi, co i jak jest z tymi zabawkami. Nic prostszego. Mnóstwo kolorów, mnóstwo zabawy. No i zaczynamy! Moi kochani widzowie, Play-Doh Da Vinci, czyli zestawy, których bardzo dawno nie było już u mnie na kanale. Troszeczkę zapomniane, nie wiem, czy nadal się bawicie Play-Doh Da Vinci. Napiszcie mi to na dole w komentarzu. Przygotowałam takie dwa malutkie zestawy. Pierwszy z nich zawiera mnóstwo kolorów ciastoliny, w takich oczywiście specjalnych tubeczkach, a drugi zestaw jest nieco mniejszy, z trzema kolorami i z fajnymi elementami do ozdoby. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie ten mniejszy zestaw i sprawdzimy, co takiego fajnego mamy tam w środku. Rozcinamy pudełeczko z jednej oraz z drugiej strony i sprawdzamy teraz tutaj z przodu. Słuchajcie, ale fajnie to wyskoczyło. O, to jest coś strasznego. To chyba jest zestaw na Halloween. No chyba sobie, Hanka, żartujesz. Halloween? No w sumie to już niedługo, ale ja nie lubię tego święta. Ja się bardzo boję. Hanka, chyba nie będę mógł na to patrzeć. Bartuś, no proszę cię. Nie bój się. Stań blisko mnie. O, tutaj się przytul. No i zaczynamy zabawę. Wiecie dlaczego? Od razu sobie pomyślałam o Halloween. Bo my tutaj mamy jakieś takie czaszki. Co prawda takie kolorowe. Nawet z serduszkami jak z filmu Coco. Ale jednak to są czaszki. Tutaj te kartoniki się tak zgina, zanim je ozdobimy, to przyjrzyjmy im się, a później będziemy mogli je tak ładnie sobie ustawić, faktycznie jako ozdobę na Halloween. Oto nasze trzy zestawy, trzy kolory ciastoliny Play-Doh Da Vinci, fioletowy, różowy i niebieski. Potrzebujemy specjalnego pistoletu, pistoletu Da Vinci. Ja akurat mam go z innego zestawu. No i zaczynamy. Wkładamy kolor różowy. Przyciskamy. I tutaj końcóweczką nam wyleci nasza ciastolina, którą będziemy musieli tutaj przykleić. Zacznijmy, jakiego koloru potrzebujemy tutaj najwięcej. Może zacznijmy jednak od tego fioletowego. No i zaczynamy ozdabianie. Możecie się trzymać tych kolorów, które są tutaj pokazane, ale również możecie zaszaleć, użyć kompletnie innych kolorów. Możecie tworzyć jakieś takie fajne wzorki. O, na przykład jak ja tutaj teraz. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Ale możecie również robić takie zwykłe, proste kreski. Z jednej strony zrobiłam coś takiego. Teraz szukam kolejnego miejsca na ten fioletowy kolor. Thank you.
zmiana koloru. Tym razem mam tutaj kolor taki zielony, taki troszeczkę można powiedzieć, że morski. Wkładanie tutaj, zobaczcie, jest bardzo łatwe. Po prostu odkręcamy końcóweczkę, wciskamy to do środka, przyciskamy, a nasza ciastolina tutaj na końcówce, zobaczcie, się pojawia. Bez problemu możecie to ściągnąć, to jest takie na pół klejące. Troszeczkę naprawdę jak zwykła ciastolina Play-Doh, tylko że taka plus. No i tym kolorem znowu zaznaczamy wzory. Czas na ostatni kolor, który mamy tutaj do użycia, czyli kolor różowy. On chyba będzie najładniejszy. Sprawdźmy zatem. Wypełnię najpierw tutaj ten kwiatek. No, mówiłam, kochani, wygląda naprawdę ekstra. Zawsze możecie sobie paluszkiem tutaj to docisnąć i przykleić. Musicie przyznać, że teraz, gdy ozdobiłam ten nasz obrazek, tę naszą ozdobę, pamiętacie, możemy ją jeszcze wygiąć i postawić sobie, ta czaszka wcale nie wygląda teraz tak strasznie i bardzo, ale to bardzo przypomina mi film Coco. Ten, kto z Was oglądał film Coco, na pewno wie, o czym ja mówię. O takim fajnym make-upie, jaki miał ten główny bohater. On również miał przecież namalowane kości i czaszkę na swojej twarzy. Jak oceniacie moją pracę? Oczywiście zawsze możemy ponownie sięgnąć po Play-Doh Da Vinci i dorysować jakieś na przykład kropeczki. A, słuchajcie, przykleja się. Jakieś inne jeszcze ozdoby. To tylko i wyłącznie od Was zależy. Czy zechcecie wypełnić tutaj, powiedzmy, wszystko, co tylko można. Niektóre elementy mogą zostać po prostu tak namalowane. Bartek, chodź zobacz! Bartek, no nie uciekaj, nie odwracaj się! Bartuś! Zabawa na dzisiaj już jest skończona. Nie ma opcji, Hanka. Ja się tam nie pojawię. Hanka, ja Ci mówiłem. Boję się czaszek, stworów, wampirów, duchów. Nie, 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 nie. Halloween nie jest dla mnie. Poza tym w Halloween to ja się schowam, a teraz na to nie spojrzę. O rany, Bartek, ale Ty jesteś uparty. A jak Cię zapewnię, że ta czaszka wcale nie jest straszna. Że ta czaszka wcale nie wygląda źle. Tylko jest kolorowa. Różowo-fioletowa. Tak, jasne. Uważaj, bo Cię jeszcze uwierzę. Chcesz mnie nabrać, oszukać, żebym się przestraszył. Chyba nie dam rady, chociaż wyjdę zaraz na tchórza. Dobra, podejdę. O rany, już coś tam widzę. O, faktycznie różowe. Ej, to wcale nie jest straszne. Tak pomalowana czaszka wygląda okej. Bartek, ja bym nikomu nie powiedziała, że jesteś tchórzem. Jesteś moim przyjacielem z gangu słodziaków. Kocham Cię bardzo mocno. Dzięki, Hanka. A ja Cię przepraszam, że Ci nie wierzyłem. Bo teraz to już się nie boję tych czaszek. No chyba, że zaraz tutaj mi wyskoczy duch. Prawdziwy. A, to wtedy uciekam. O rany, Bartek. Tutaj nie ma żadnych duchów. No, pobiegł tak daleko, że już nawet mnie nie słyszy. No trudno. Niech mu tam będzie. Ale od tchórzy go nie będę wyzywać. Kochane dzieciaki. Wpadnijcie również jutro na kanał Poziomka. Codziennie nowe zwariowane odcinki, kolorowe, pełne.
pełne zabawy. I wpadnijcie na kanał Bajkowo TV. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Pa, pa.